Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia na antenie telewizji Republika. Serdecznie witam gości programu, pani poseł Katarzyna Sójka, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie panią poseł. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich przed telewizorami. Dzień dobry, pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Kłaniam się, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam bardzo serdecznie z rodzinnej Wielkopolski. I pan poseł Przemysław Koperski z Lewicy, czy Nowej Lewicy raczej? Z Nowej Lewicy i z Lewicy, bo klub parlamentarny Lewicy. Witam, panie redaktorze, witam państwa z Bielska Białej, które obchodzi właśnie 70-lecie swojego istnienia po połączeniu Bielska i Białej. Pozdrawiamy zarówno Wielkopolskę, jak i Bielsko-Białą, rejon Bielska-Białej. Chciałbym zacząć nasze spotkanie od sytuacji w Afganistanie. No, tam doszło do spektakularnej porażki Stanów Zjednoczonych. Bardzo mocno to określił były prezydent Donald Trump. Wczoraj w wywiadzie dla telewizji Fox News mówi, że na oczach całego świata wyszliśmy na głupków, tak to określał były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, nazywa obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, no, nazywa idiotą, tak to trzeba przytoczyć, zacytować. Ten pani poseł Katarzyna Sójka, pani poseł, no tam doszło do rzeczy, które może rzutować bardzo na przyszłość nie tylko tego regionu, bo w rękach talibów została broń o wartości, mówi się, 85 nawet miliardów dolarów, a ponadto zostało ponad 1000 obywateli amerykańskich. Jak pani przewiduje, jak będzie, jaka jest przyszłość tego kraju i jak będzie to rzutowało na sytuację, na polską politykę, bo przecież to są wszystko, jest system naczyń połączonych. No bez wątpienia. Zaczęły dziać się sytuacje i akcje, przed którymi ostrzegaliśmy już wcześniej. Mówiliśmy o tym również w mediach. Można było się tego spodziewać, bo tak jak też w mediach mówiłam, tak naprawdę talibowie w tej chwili uwalniają więźniów politycznych, więźniów związanych z Al-Kaidą, z Państwem Islamskim. No i ten sprzęt, który tam pozostał i w ogóle cała sytuacja z tą ewakuacją. Myślę, że oczywiście wycofanie wojsk było słuszną decyzją, moim zdaniem. Natomiast sama forma wycofania tego wojsk i cały ten plan, cała strategia zdecydowanie nieprzemyślana. I tutaj autentycznie uważam, że jest to wina administracji prezydenta Bidena bezwzględnie. Dzisiaj mówimy właśnie o tych, chociażby o tym sprzęcie. 85 miliardów sobie zapisałam. Miliardów, tak. Miliardów. Ogromna kwota, ale jakby ona przenosi się na ten sprzęt, który jest pewnie wysokiej jakości i niestety dzisiaj do dyspozycji być może nawet osób, które nie do końca potrafią się nim obsługiwać. Zresztą słyszeliśmy też takie informacje w mediach. Zdecydowanie jakby sama sytuacja, akcja, administracja prezydenta Bidena zawiodła. I dzisiaj myślę, że też mamy zagrożenie kolejnymi atakami. Myślę, że to nie jest koniec takich sytuacji. Oczywiście należy pochwalić szczególnie naszą Polskę, nasz rząd, za to, że nie ma wśród tych ofiar Polaków, nie ma Polaków w Afganistanie. Ewakuacja 14 samolotów przyleciało do Polski, ewakuacja nasza Polska została zakończona. Oczywiście nie tylko nasi Polacy, nasi współpracownicy, ale również trzeba powiedzieć, że pomogliśmy krajom sąsiednim, między innymi Czechom, Niemcom, Holendrom. Także nie tylko swoich ludzi ewakuowaliśmy, na szczęście przed rozpoczynającymi się atakami. Natomiast emocje ewidentnie, możemy się tego spodziewać, emocje w Kabulu, emocje w Afganistanie są coraz większe. I pewnie możemy się liczyć z tym, że będzie kontynuacja właśnie niestety takich sytuacji.
Pan poseł Jarosław Rzepa, panie pośle, Donald Trump oskarża obecną administrację, znaczy twierdzi, że powodem tej porażki jest uleganie takim lewicowym miazmatom. Przestajemy być poważnymi ludźmi, pisze również amerykański publicysta. Pisze o tym, że amerykańskie elity zamiast walczyć z realnymi problemami, walczą z fantomami. No, w tle jest ta cała ideologia lewicowa. Te zdanie amerykańskiego publicysty ukazało się na łamach New York Timesa. To nie jest prawicowy dziennik bynajmniej. Widać, że ta refleksja w Stanach Zjednoczonych jest już dosyć poważna. Panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że przede wszystkim jest to upadek takiego zachodniego stylu myślenia, jeśli chodzi o kształtowanie polityki i może nawet i demokracji, bo wchodząc do Afganistanu, myślę, że wszystkie te kraje, przecież my też uczestniczyliśmy w tej misji przez wiele, wiele lat, myśleliśmy, że potrafimy nie tylko opanować, powiedzmy sobie, pozostałość po Al-Kaidzie, ale również doprowadzimy do pewnych demokratycznych zmian w tym państwie. Doposażymy armię, wyszkolimy tą armię. Jednak widać, że ten styl zachodni tam się w ogóle nie przyjął. To choćby ta spektakularna porażka armii afgańskiej w ciągu 11 dni, prawda, z siłami talibskimi, talibów. Także myślę, że tutaj to wcześniej przecież mieliśmy wieloletnią okupację ze strony Związku Radzieckiego, też zakończoną klęską. Dzisiaj klęska, nazwijmy, nie tylko Stanów Zjednoczonych, to my również jak gdyby w pewnym stopniu w tym uczestniczyliśmy. Natomiast pytanie, co się wydarzy teraz? Talibowie przejęli ten sprzęt. Jakie będą dalsze kroki? Czy to państwo już jest inne niż 20 lat temu? Czy tam będzie możliwa jakaś stabilizacja po to, żeby to państwo odbudowywać, nadal odbudowywać, bo ono tak mam wrażenie, że jest w wielu aspektach trochę w zgliszczach. No oczywiście to zagrożenie, które może być na przyszłość. Czy tam odrodzą się jakieś właśnie takie fundamentalistyczne odłamy islamu? Czy stamtąd, czy tam będą szkoleni przyszli terroryści? Czy oni trafią do Europy, czy też będą zagrażać realnie tym wszystkim państwom, które uczestniczyły w tej misji? To są oczywiście dzisiaj pytania, na które ja nie znam odpowiedzi. Natomiast ja życzyłbym, żeby jednak w tej części świata nastąpił pokój. Natomiast mam taką refleksję. Jak w północnej Afryce obalano rządy, no jakby nie patrząc dyktatorów, bo tutaj mówimy o Kaddafim choćby, czy Mubaraku, jeśli chodzi o Egipt. Widzieliśmy, co się później stało, tak? Widzieliśmy te ogromne fale uchodźców, imigrantów z tych krajów. I obawiam się, że tutaj również to nam grozi, ponieważ talibowie raczej będą budowali państwo na swój sposób postrzegania. I przez wielu mieszkańców tego państwa będzie to nie do zaakceptowania. I tutaj w tym aspekcie powinniśmy budować też jak gdyby albo kroki pewne podjąć. Ja mówię tutaj o zabezpieczeniu naszej wschodniej granicy państwa wraz z Unią Europejską, bo musimy mówić jednym głosem w tej sprawie. I to jest, wydaje mi się, że dzisiaj priorytetowe z punktu widzenia Polski. Natomiast oczywiście powinniśmy tam pomagać humanitarnie, bo wydaje mi się, że w wielu miejscach to się będzie działo. Mam nadzieję, że te ataki terrorystyczne, które się odbyły, chociaż wszyscy mówią o tym, że to jest tylko kwestia czasu, ale mam nadzieję, że jakoś się uda to opanować. Życzyłbym sobie tego, ale przede wszystkim życzyłbym państwu i mieszkańcom Afganistanu jakiejś stabilizacji. Tylko dzisiaj to jest tylko moje życzenie. Pan poseł Jarosław Rzepa mówi o tym, że Związkowi Sowieckiemu też się nie udało w Afganistanie. No problem polegał na tym chyba, że oni tam próbowali wprowadzać komunizm równie obcy tej kulturze, jak na przykład Dni Kultury Gejowskiej, które upowszechniała ambasada Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Pan Przemysław Koperski, jak sądzi, czy taki
model liberalnej demokracji, który no, przyjął się właśnie w pakiecie razem z demokracją i no, promowane są też takie wartości, które są nie do zaakceptowania, nie tylko w krajach muzułmańskich. Czy ten model się już nie wyczerpał? No to jest jakby w ogóle od kluczowej kwestii odwrócenie uwagi. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia. To, co jest ważne, to co mówiła pani poseł. No niestety ten odwrót był absolutnie źle przygotowany. Ja chciałbym podkreślić, że Polska jest współodpowiedzialna za to, co się dzieje w Afganistanie. Przez 20 lat braliśmy udział w misjach pokojowych, stabilizacyjnych na tym terenie. Chciałbym przypomnieć, że w tych misjach zginęło 43 Polaków, polskich żołnierzy i pracowników. Chciałbym przypomnieć, że kilkuset naszych żołnierzy i współpracowników naszej armii zostało rannych. To są również mieszkańcy mojego miasta Bielska-Białej. Ponieśliśmy ogromne ofiary i dzisiaj widać na naszych oczach, jak to wszystko po prostu sypie się w pył, sypie się w gruz. I to jest nie tylko porażka Stanów Zjednoczonych, to jest również porażka polskiego rządu Polski, ponieważ jakby jesteśmy współodpowiedzialni za to, co się dzieje na tamtym terenie. Nie wiem, czy te ostre słowa są właściwe, te, które skierował Donald Trump w kierunku prezydenta Bidena, ale niewątpliwie należy te decyzje, które w tej chwili podejmuje administracja amerykańska, oceniać negatywnie, i tak je ocenia świat. Coś tutaj zostało źle przygotowane albo nieprzygotowane. Nie sądzę, żeby to była kwestia jakby spojrzenia na to, czy dane państwo ma być bardziej demokratyczne, bardziej liberalne, czy też mniej. To myślę, że nie wyciągnięto po prostu wniosków z tego, co się działo wcześniej w Afganistanie, tak jak słusznie pan poseł zauważył, w czasie, kiedy tam byli jeszcze Rosjanie, ale też z innych sytuacji, które miały miejsce, czy w Egipcie, czy w Afryce Północnej. Na pewno zabrakło rozpoznania terenu i wyczucia nastroju. Natomiast to, że zostawiono tam sprzętu wartego miliardy dolarów, no to pozwoli, oby nie najbardziej skrajnym, ale pewnie tak się stanie, odłamom islamu, gospodarować tym sprzętem. Możliwe, że handlować. Co z tego, że zablokowano 8 miliardów dolarów, które były w banku afgańskim, depozyty, które są w Stanach Zjednoczonych. Co z tego, że miliard dolarów pomocy zablokowano, skoro jest tam sprzęt, który przewyższa wartością te kwoty. Dzisiaj faktycznie oni mogą być dostawcami broni do różnego rodzaju ekstremistycznych ugrupowań i stąd pozyskiwać środki, więc mają i organizacje, mają środki, mają sprzęt. To stwarza ogromne niebezpieczeństwo nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, nie tylko dla Niemiec, nie tylko dla Francji, ale również dla Polski. Tego się obawiamy. Powinniśmy na pewno dbać o to, żeby nasze służby wywiadowcze, żeby nasi przedstawiciele tam, którzy zostali, bo pewnie są, mieli szansę na wykonywanie swojej pracy, przede wszystkim, żeby przeżyli i mogli dostarczać tych danych wywiadowczych. Niestety polski rząd, jeżeli chodzi o naszych współpracowników wywiadu, ponosi spektakularne klęski, bo przecież wiemy, co się stało z raportami, kiedy ujawniano pośrednio dane tych osób, które współpracują z polskim wywiadem. Muszę tutaj wejść słowo, bo to były pozorowane działania wywiadowcze. Ujawniano dane tych ludzi, którzy działali na szkodę Polski. Myślę tutaj szczególnie o jednym oficerze Służby Bezpieczeństwa. Ale rzeczywiście ma pan rację, bo że nie chodzi o to, że o wartość tej broni, tylko o jej możliwości śmiercionośne. To jest groźne i pozostawanie takiej broni w rękach ludzi nieznanych skądinąd z pokojowych zamiarów, no i jest po prostu wyzwaniem dla świata. Ale wyzwaniem dla świata jest, i tu pytanie do pani poseł Katarzyny Sójki, jest no zmieniający się układ, mówił geopolityczny na świecie. Mówił o tym premier
premier Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia w Gdyni na forum Wizja Rozwoju, gdzie miałem przyjemność być. No po prostu świat przestaje być jedno, znaczy mieć jednego wyraźnego lidera, który no sam jakby rezygnuje z tej roli światowego lidera. Oczywiście to jest prawda. Natomiast chciałam się jeszcze odnieść tutaj do słów pana posła, ponieważ pan poseł dość wyraźnie obarcza również polską stronę za obecną sytuację w Afganistanie. Ja chciałam przypomnieć, drodzy państwo, że Polska poradziła sobie z ewakuacją i to nie Polska jest odpowiedzialna za ewakuację Amerykanów i przede wszystkim też tego sprzętu, który w tej chwili jest no, poważną sprawą, to, że on tam pozostał. Także my ewakuowaliśmy w zasadzie wszystkich chętnych. Osoby, które chciały, były ewakuowane już w czerwcu, a w tej chwili nie tylko ewakuowaliśmy kolejne osoby, które się zdecydowały, związane z naszą misją i współpracujące z nami, ale ewakuowaliśmy również, usłużyliśmy pomocą, między innymi także pracowników Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pracowników, współpracowników NATO. Także panie pośle, no nie zgadzam się z tym, że Polska w tak dużej mierze jest w tej chwili odpowiedzialna za to, co tam się dzieje. My nie odpowiadamy za podjęte decyzje i decyzje, które podejmuje administracja, podejmuje prezydent Biden. To nie jest do końca, to nie jest nasza sprawa. Natomiast oczywiście układ geopolityczny się zmienia i już od pewnego czasu widzimy, że Stany Zjednoczone nie mają takiej mocy, odkąd prezydent Trump był bardzo wyraźnym prezydentem. Oczywiście kwestia wycofania wojsk była już zaplanowana dużo wcześniej, natomiast prezydent Biden, jak dzisiaj widzimy, nie jest tak silnym prezydentem. Stawia na chociażby na te modele, które, tak jak wcześniej pan redaktor powiedział, nie są do przyjęcia we wszystkich państwach. Te modele związane z demokracją, ale również przede wszystkim z formami LGBT, z formami liberalnymi, które nie można mówić, że to jest kwestia LGBT, Afganistan i LGBT. Ja zaraz panu oddam głos, panie pośle. Nie przyjęły się absolutnie w Afganistanie, ale nie przyjmują się w wielu krajach na całym świecie. Także dzisiaj widzimy słabnącą siłę Stanów Zjednoczonych. To już nie są te Stany, które chociażby całkiem niedawno były zupełnie inne i silniejsze za czasów poprzedniego prezydenta. Dzisiaj te siły geopolityczne się zdecydowanie zmieniają. Natomiast to, co dzieje się w Afganistanie, to jest duża niewiadoma, duży niepokój i myślę, że nie ma w tej chwili takiej mocy, abyśmy mogli ten kierunek, który już przybrał w Afganistanie właśnie kierunek, żebyśmy mogli to zmienić. To pan poseł Przemysław Koperski, bo ja, panie pośle, no, widzę wyraźny związek z promowaniem tej kultury gejowskiej, tej agendy LGBT w kraju muzułmańskim. No to jest naprawdę, to wywołuje furię i mam na to sporo sygnałów. Panie redaktorze, no nie wiem, chyba oglądamy zupełnie inne media i korzystamy zupełnie z innych źródeł. Nie wiem, skąd pan bierze takie informacje. No przecież wiadomo było, że talibom chodzi o odzyskanie nie od roku, nie od dwóch, tylko od 20 lat władzy na terytorium całego Afganistanu. Wiedzieliśmy o tym, że dążą do przyjęcia kontroli nad tym państwem, nad jego zasobami i to kompletnie nie ma znaczenia, czy był ten prezydent, czy był inny prezydent w Białym Domu, a mówienie o tym, że to jest kwestia ideologii LGBT, to jest zupełnie próba odwrócenia uwagi od tego, co jest jakby przyczyną tych działań. Panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że w Afganistanie rządzi, powiedzmy, nie wiem, ojciec Ryzyk, czy jakiś inny przedstawiciel jakiegokolwiek kościoła chrześcijańskiego, który jest konserwatywny i proszę mi
powiedzieć, czy pan redaktor sobie wyobraża, że wtedy talibowie siedzieliby spokojnie w domach i nie próbowali odzyskać Kandaharu, nie próbowali odzyskać... Ojciec Rydzyk zdaje się nie próbuje być sprawować władzy w Afganistanie. Natomiast z moich rozmów z muzułmanami wynika, że oni religię chrześcijańską szanują. Oni nie szanują tej całej agendy rzekomo postępowej, którą uważają za barbarzyństwo. I to jest dla nich nie do przyjęcia. No, to jest jakiś przekaz dnia, który nie należy po prostu tego kupować. Jeżeli służby informacyjne talibów już działają, przekazują, że to jest wina takiej czy innej ideologii, to nie dajmy się to manewrować. My musimy mieć własną ocenę, po prostu taką racjonalną, zdrową ocenę sytuacji w Afganistanie. Nie dajmy się zepchnąć w tą stronę boiska, w którą chcieliby nas ci, którzy tworzą te informacje, dezinformacje, skierować. Ważne jest to, pani poseł mówiła, że to nie jest odpowiedzialność polskiego rządu, że udała się ewakuacja. Ja mówię o zupełnie innym jakby spojrzeniu. Mówię o spojrzeniu makro. Mówię o tych ofiarach polskich żołnierzy, którzy ponieśli śmierć w Afganistanie, o tych rannych, od 20 latach naszej pracy. Przecież również środki finansowe tam były kierowane na budowę szkół, szpitali. To wszystko dzisiaj przepadło i to jest porażka polskiego rządu. Panie pośle, to jest chyba porażka cywilizacji europejskiej, niewątpliwie bezpośrednia polityczna odpowiedzialność, to jest troszkę inne zagadnienie. Muszę teraz zaprosić państwa na krótką przerwę. Pan poseł Jarosław Rzepa był w tej części poszkodowany. Zrewanżuje się w nawiązką tuż po przerwie.